Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Musiałem sobie poprawić słuchawki, dlatego jakoś tak, nie wiem czy to było słychać nawet, czy nie było. No, nieważne w sumie. Tutaj stoją ciężcy panowie. A ten jakiś lepszy? A nie, on zardzewiały po prostu, Rozumiem. Dobra, trzeba to jakoś wleźć, to po pierwsze. Ale. Jest coś, co jest jeszcze bardziej pierwsze od tego pierwszego. A mianowicie trzeba kupić wyposażenie, które na pewno się zmieniło, bo jest nowa synchronizacja. A zwykle wtedy właśnie są nowe rzeczy odblokowane, także rozmowa. Naprawa. A można naprawić, czemu nie? I teraz tak, zbroja. Czy jest coś lepszego? Misagliasa. Jak lepsza, to czemu nie? Można kupić. Uzbrojenie. Rapier. Taki, no, tu, ładny, ładny, można, czemu nie? Jaki drogi! Rczybyk. Grawerowana cikweda. Cikwedea. Może być, chociaż i tak nie używam tego małego ostrza, ale cóż. I tyle. Tak, to tyle. Także możemy już się cieszyć, że jesteśmy lepsi, bardziej przykokrzeni, więcej synchronizacji, te sprawy. Zaraz, czy my nie mieliśmy tutaj jeszcze coś do kupienia, a mianowicie tu. U krawca może byśmy sobie zmienili, zmienili sobie kolor. Ops! O, chodź, przy okazji. Wow, jaki wachlarz wyboru, patrzcie. Dobra, tego tylko chcę złapać, reszta to mam na to wywalone, można powiedzieć. Ten jest strzeżony, jakże się cieszę. Dobra, najpierw pójdziemy sobie do krawca, bo z tego co się orientuję, chyba u krawca właśnie w Wenecji był ten kolor, który ja chciałem, a to jest taki czarny kolor. Czarny asasyn, nie, ciekawe. A jest w czwórce czarny asasyn. Dobra, mniej rasistowsko może zacznę komentować, a nie w ten sposób, bo to takie bleh i takie niewygodne trochę. Dobra, rozmowa. Sakiewki, wszystkie mam, farbowanie ubrań. Nie? Czyżby to było jeszcze gdzieś indziej? Weneckie wino to takie czerwone, niebieskie. Kupimy sobie na razie to. Taka mała zmiana nikomu nie zaszkodzi. Zawsze jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. O Jezu, jak to źle wygląda. W sumie takie to jakby skórzane wygląda. Nie, to nie takie złe wcale może. Dobra, powiedzmy, że to akceptuję. Jeszcze jedna rzecz. Mamy dzisiaj do zrobienia grobowiec, także mogę tutaj sobie trochę polatać i się pozwlekać. O, tu jest piórko, ja nie będę go zbierał, bo później jak mi się umani, że będę chciał piórka zbierać, to będę szukał tego piórka, a tak naprawdę już je zebrałem, także wolę się później sam nie oszukiwać i wolę, żeby mieć łatwiej. Dobra, tutaj mamy krawca, rozmowa, obrazy, jakie tu masz? Wszystko już pokupowałem? No, mapy skarbu możemy w sumie. Nie wiem, czy będę za tymi skarbami latał, bo teraz kasy mam tyle. Na bieżąco dostaję tyle kasy. O, się pojawiło trochę tego wszystkiego. Na bieżąco mam tyle kasy, że raczej latanie za skrzynkami jest trochę bez sensu. No, ale jak może coś tam. Będę blisko, to może otworzę jakąś skrzynkę. Tak, no, niech będzie już. Pozwalam. Dobra. Kierujemy się teraz na grobowiec, który to już mi ciąży w umyśle od dłuższego czasu i to jest właśnie temat główny dzisiejszego odcinka. Nie wiem, jak starczy czasu, to ja nie wiem, co będziemy robić, bo nie mam tutaj żadnej innej roboty poza tym grobowcem, a misja fabularna nie wiem, jak będzie długa, dlatego wolałbym jej nie zaczynać w, powiedzmy, środku odcinka, bo nie wiem później, czy się wyrobię w limicie 20 minut. Znaczy, w limicie 20 minut, który sam sobie ustaliłem. W zasadzie tak, to będzie chyba tędy trzeba wejść. Oj nie. Panowie mnie zaczęli go. Nie, ja już. Dotknąłem zabytku, tak? Zabytkowe ściany, rozumiem. Szanuję, ale. Nie. Ostrze nie. Wy się panowie zdecydujcie, czy chcecie mnie odgonić, czy zabić. Dobra. Tutaj jakoś może można wejść. Oni nie potrafią pływać, to zaraz mnie zgubią, ale. Tu jest jakieś wejście chyba. Jest wejście, czy nie ma wejścia? Po tych raczej takich betonowych ścianach to raczej jest wątpliwa szansa, że wejdę. Powiedzmy, że tu... Nie da się tędy, Ezio, tam masz różne wypustki do... No, złapania się, kurde, już myślałem, że naprawdę nie chcesz się tutaj... możemy mieć problem. A, może nie, czekajcie.
A nie, jednak możemy mieć problem. Zaraz, zaraz. Pasowałoby tutaj wejść, tylko w jaki sposób? Dobra. Myśl, Lemon, myśl. Najpierw, żeby się dostać do tego grobowca, to trzeba pomyśleć. Aha. Szanuję. Aczkolwiek gra by mogła mnie tak nie denerwować, bo nie mam humoru trochę. O, Ezio, patrz, jak się dziwnie złapał. No ale... Grunt, że się złapał, nie? A może tutaj po tym wejdę i po prostu tam tak zlecę stamtąd, można powiedzieć. Do tamtego czegoś, co trzeba złapać, dobra. Znaczy, co, wiecie, ten uchwyt do włączenia od... Włączenia. Do wejścia do grobowca. Gdzie on jest? Gdzieś poniżej, gdzieś tutaj, gdzie on jest? Jest typek, czy mam go zabijać? Czy to jest warto go w ogóle zabijać? Dobra, dzisiaj też dzień dobroci dla zwierząt. Nagrywam to tego samego dnia, czyli no, w sumie jeden dzień mogę ich nie zabijać. Powstrzymam swoją żądzę zabijania. Wchodzimy. Ciekawe przejście, nie? Chciałbym na chacie takie mieć, takie no. Można tam wejść i nikt cię nie znajdzie. Doskonale do zabawy chowanego, czy też spokojnego przeczytania książki w takim miejscu, no whatever. No, w każdym bądź razie z samego faktu posiadania takiego przejścia już się można czuć zajefajnym koksem. O nie, to ten grobowiec. Rozwiąż zagadki Bazyliki San Marco, aby znaleźć ukrytą w niej pieczęć asasyna. Aha! No i muszę wam powiedzieć, że to jest grobowiec, którego najbardziej nie cierpię. Z racji tego, że tu jest mnóstwo... Tu jest mnóstwo tego typu takich czasówek, że musisz na czas coś zrobić, to jest... Jest! Co ty tutaj, że zamaniany odwalił, to ja się zastanawiam. No ale dobra. Powiedzmy. Mam chyba to nacisnąć, nie? Tam ten, to. Tak bym przypuszczał. Później będzie jakaś ten... Znaczy to nie jest takie proste, to nie jest tak, że otwieracie i się otworzy od razu grobowiec, nie? W podłodze czy coś w tym stylu. Nie ma tak prosto. O! Tak jest. 4 próby, tak jakby. Trzeba każdą z prób przejść, żeby się podłoga otworzyła, można powiedzieć. Przejdź 4 próby, ta jest, dokładnie. Czyli dobrze jednak pamiętałem, dobra. Zobaczmy, najpierw ta. Mhm. No właśnie. To jest czasówka, trzeba po prostu zdążyć. Trzeba się uwinąć, tak? Nie wiem, czy za pierwszym razem. Pociągnij za dźwignię, zanim się schowam. To biegnij, Ezio! Co ja ci będę mówił? No chyba sam masz mózg, to wiesz jak... Dobra, jednak tędy, dobra. Jednak gra mi pokazywała dobrą ścieżkę. Ezio, no co ty odwalasz za manianę, chłopak? Dobra, wskakuj tam. Dobra. Co teraz? Tędy. O, tutaj mamy mniej więcej czas, który nam został jeszcze. Przypuszczam, że tędy trzeba wejść, tak? Nie? God damn it. Dobra. Myślimy na bieżąco w takim razie. Wow, nie aż tak na bieżąco, bo nie byłem przygotowany, że on tutaj skoczy, ale... Skoro tak, to czemu nie? Zaraz, co teraz? Co teraz? Zaraz, gdzie ja mam miałem dojść? O, oh, fuck, już zepsułem, na pewno, ale... God damn it, nie wiem w ogóle, gdzie mam iść. I to jest to, dlaczego tego grobowca nienawidzę, po prostu go nie trawię. Dobra, Ezio, zrzuć się, bo i tak nie zdążysz już. Choćbym nawet znalazł prawidłową drogę, to nie zdążę. Można to zresetować jakoś? Można. Gdzieś po prawej stronie, ale cholera, to nie jest aż takie proste, jak wam się wydaje. Wam się pewnie wydaje, że tu demon tak sobie na luzie tutaj to przechodzi? Nie, ja jestem zestresowany cały czas. Tu na górę da radę wejść? Nie da rady wejść, łap się. Dobra, dziękuję. Myśl, demon, gdzie teraz? Tutaj na górę, czyli trzeba tam przeskoczyć. Ups! God damn it, co teraz? Patrzcie, to cały czas się przesuwa. Mogę się tego złapać? Nie!
To jest bezużyteczne, oprócz pokazywania mi, ile czasu zostało do egzekucji. A w zasadzie do niezaliczenia przeze mnie próby. Okej, okay, once again. I tak będę się z każdą próbą dymał. O Boże. Wybornie. Kocham ten grobowiec, kocham go nienawidzić. Ja pierdzie. Tędy. Ale przynajmniej mam już taką mniej więcej drogę wyczajoną. Wiem, gdzie ta dźwignia właściwie jest. O Jezu, Ezio, no dzisiaj nie wypiłeś. Dzisiaj już taki odważny nie jesteś. Już ci się łapy trzęsą, już taki korzystny odcinek dla mnie nie będzie. Tędy. Tak jest, teraz tędy. Teraz ty musisz przejść tędy. Spontaniczna strasznie decyzja, ale udało się. W zasadzie pewnie musimy tutaj wzdłuż tego gzymsu przejść, nie? Czekajcie, to trzeba tak przejść, tędy, czyli między, no, na tak miarę dobrze szedłem w sumie. No Ezio, dawaj szybciej może trochę? Tak tylko ci przypominam, że to jest gra na czas. No, no, dobrze ci idzie. Wierzę w ciebie cały czas. Tylko uwijaj się szybciej, dobra? Wierzę w ciebie, Ezio, dasz radę, to nie ma, że nie dasz rady. Zesraj się, a nie daj się. Teraz po tym. Super, pięknie, idealnie, nie wiem jak to robisz, ale rób tak dalej. Co teraz, tutaj. Hopa! Próba zaliczona. Jedna z czterech, to nam jeszcze trochę zajmie. Okej. Okay. Mogę się jakoś połysać? Dobra, spoko. O Jezu, i tak synchronizację straciłem. No, pal licho. Trzeba zaliczyć następne trzy próby. Jakże się cieszę. Kuźwa, jak ja się cieszę bardzo. O, ten grobowiec mi trochę zajmie. Dobra, jedną skupkę tutaj. Cztery strony kościoła trzeba tak jakby odwiedzić. Po tym, po tym, po tym. Dobra, tutaj tędy trochę. I już nie pamiętam, jaka była droga i jak powinienem iść. Dobra. Będziemy improwizować, jak zwykle zresztą. A nie dasz rady tu wejść, tak? Nie dasz rady. Dobra, to tędy w takim razie. No, pociągnij za dźwignię, zanim się schowa. No wiem. Taką samą miałem instrukcję wcześniej. O Jezu, Ezio. Boże, ta kamera, widzieliście? Ta kamera była strasznie niekorzystna, bo jak nie naciśniesz na padzie, to jest źle. Dobra, tędy. Nie! No Boże, Dobra, zresetuję to jeszcze raz, bo... Ja wiem, że nie zdążę przez to. Jeszcze raz, Ezio. Dobra. Teraz już wiem. Mam mniej więcej zarys. O ile Ezio nie będzie odwalał, to w miarę sobie poradzimy. Dobra, tędy. Ezio, kuźwa, stary. No nie, bądź moim wrogiem. Kurde. Wrogiem moim to jest sterowanie w tej grze. Jest problem. Można... Co dalej? Gro, podpowiedź? Minimalna? Coś w tym stylu? A, ty... O, to dlatego mi gra tak pokazywała. Tędy. Radę się w tą stronę przesunąć. Ole, to jest wymyślne, ty! Zobaczcie, kurde, co tu się dzieje. Ale nie zdążę pewnie już. Zakładam. Czy zdążę jeszcze? Może w ostatniej chwili? Słuchajcie, gdzie to jest? Tu i skacz od razu! Boże, zdążyłem! Za drugim razem. Czy za trzecim, czy za drugim? Nie, nie wiem, nieistotne. Udało się. Grunt, że się udało. Nienawidzę tego grobowca. Boże, jak ja go nienawidzę. Dobra. Udało się, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Mam nadzieję, że mam trochę lekarstw. A ja, nic mu się nie stało. Myślałem, że trochę synchronizacji straci, ale on twardy chłop. On po każdym upadku się utwardza. On coraz twardszy jest, także tutaj nie ma problemu. Dobra, tędy teraz. Jako teraz mamy drogę. Tutaj po tych. Dobra. Tutaj wzdłuż tego. Okej. Okay. Już zapomniałem drogę. Lecimy tędy. I... Opuszczaj się dźwignią, pokaż mi, gdzie mam iść. Tam, tak? Dobra. Poradzimy. Dobra, 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 dobra. Ezio, zacznij biegnić. Biegnąć, nie biegnić. Dobra, dobra. Święty Piotrze, daj mi przejść. Otwórz bramy nieba.
Boże, Ezio, ty naprawdę mi nic nie ułatwiasz. Dlaczego ja muszę za każdym razem z tobą walczyć? A raczej walczę ze sterowaniem i z moim padem. No to jest to, o czym mówię, tak? To jest to, o czym mówię, czyli cały czas muszę walczyć ze sterowaniem. Resetujemy sobie jeszcze raz. Nie przerzuca się na klawiaturę, nie, bo teraz bym nie potrafił na klawiaturze grać. I bym musiał się jeszcze przyzwyczajać i później bym się na klawiaturę pewnie denerwował. Dobra, tędy. Trzeba tak precyzyjnie, kuźwa, mierzyć tym padem. A wiecie, mierzenie precyzyjne padem jest... W większości przypadków jest niemożliwe, także no, tu jest ten problem. Dobra, tędy teraz. No i kamera też mi nie pomaga w sumie. No patrzcie, co za debil projektował tą kamerę. No powinienem mu strzelić w ryj, może by się nauczył jak żyć. Jeszcze raz. Duh, super. A, demon, nie denerwuj się. Ja umrę przedwcześnie przez to, że się tak denerwuję. Boże. Kiedyś mi po prostu wybuchnie łeb od tego, od ciśnienia. Dobra. No i podczas grania w Asasyna, tak, znajdą mnie po prostu w pokoju z taką głową w kawałkach i włączonego Asasyna w tle. I ja będę w rękach trzymał pada jeszcze, o ile mi ten pad nie upadnie. No i patrzcie, 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 patrzcie. No kurde, no debil, no! Ja naprawdę chcę to przejść, ale nie mogę. Po prostu nie mogę, bo gra mi nie daje. Bym rzeczywiście był w stanie to łatwo przejść, to bym to łatwo przeszedł. Przecież wiecie, że ja nie robię tego na siłę. Znaczy, w sensie... Nie staram się na siłę failić w tych grobowcach. Tylko ta gra tak robi. To jest wszystko wina tej gry. Kto, ten, kto ją projektował, programował, musiał być słowem wcielonym, gorszym ode mnie. Dobra, powoli teraz, Ezio. Przejdź tu, może teraz się nie zwalisz. Tędy... No, wchodź. Ja już mam dość twoich wybryków na dziś! Jezu! Ja będę męczennikiem po śmierci przez tę gry. Przez tą grę konkretną. Przez tą jedną konkretną grę będę po śmierci śmiertelnikiem, tak. No może śmiertelnikiem też. Zależy co po śmierci jest. Będę męczennikiem. Dadzą mi po prostu order męstwa za to, że tą grę przeszedłem. I jeszcze nadal żyłem po przejściu tej gry. Może krótko, ale nadal żyłem. Boże. Dawaj, Ezio. No dawaj. Nie wstydź się. No dawaj. Kamero, naprawdę nie denerwuj mnie. Nie jestem teraz w humorze. Wsiadłem zrelaksowany do tej gry. A teraz jest dokładnie inaczej. Tak jak siadałem zrelaksowany, tak teraz jest... Mam kompletnie odmienne uczucia niż te sprzed rozpoczęcia nagrywania. Dobra, teraz tutaj. Nie mogę tutaj na sprincie biegać, bo tu takie rzeczy odwala, że to jest... Nic. No, 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 no i teraz tak. To i skacz. Boże, udało się. Okej, ile jeszcze prób zostało? Chyba jedna ostatnia, nie? Dobra, w miarę czas na odcinku, także... O, złapał się, złapał się. Kazałem mu się złapać i się złapał. A to nie znaczy, że się zaczął słuchać. To znaczy, że po prostu nie chce zginąć. Kolejny raz. Czy kolejny raz? Nie no, w sumie już kilka razy zginął na tym save'ie, także... Well... Dobra, tędy, kurna, nie patrzyłem na początek, bo tak się nie skupiłem za bardzo na ekranie. No, znowu będzie improwizacja, jak zwykle. Nie mogliście bardziej pokręcić tych tutaj tuneli, kuźwa? Bardziej się nie dało tego utrudnić? Bo tak chyba za łatwo mi się wydaje, to takie truściznę, żeście dali, kurde. No, racja, biegnij. Dobra, gdzie teraz? Tutaj? Dobra, może mi się uda to za pierwszym razem przejść. Wiecie, jakbym się cieszył? Bym strzelał z dupy fajerwerkami. Czekajcie, czekajcie, jak to jest? Tutaj będzie teraz, tak? Tak bym zakładał. Jeżeli nie, to będę bardzo niepocieszony, ale... Pozostaje mieć nadzieję. Teraz tędy, bo on się po prostu może zwalić stąd. No i prawie powiedziałbym, że słusznie to zrobiłem. Można powiedzieć, że... Nie tędy, nie tędy, nie tędy. Tam, 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 tam. Zbieraj dupę, zbieraj dupę. Ja wiem, że ten pad niedokładnie ci wydaje polecenia. Ale zrób to ze względu na mnie.
Naprawdę muszę to komentować. Ktoś jeszcze potrzebuje komentarza do tej sytuacji, która właśnie zaszła. Z każdym spadnięciem ze stropu czy z czegokolwiek innego moja chęć do tej gry maleje. Rypię dziobem w ziemię, w dno, w koryto rzeki, grzebiąc się w kilkunastometrowym mule. Serio, mam powoli dość. No i Ezio teraz, tak. Lubisz ginąć? Nie? No to może nie skacz tak pochopnie. Dobra, przestał mnie słuchać. Także teraz reszta odcinka będzie taka, jaka jest. Taka, jaka ma być. Tak, teraz tam. Dobrze, dobrze, może się jeszcze nadal uda coś uskrobać. I do! O, w ostatniej chwili chyba, bo już zaczęło tak szybciej tykać. O, znak asasynów się ułożył. Kurde, kto by pomyślał, nie? Że tak 3-4 kółka pozamieniasz i znak asa... Jak on fajnie wygląda! Znaczy, jak to fajnie ten... Ułożyło się, dobra. Teraz tak, trzeba stąd zejść w miarę taki przystępny sposób, żeby za bardzo nie uszkodzić się i nie zginąć przy okazji. Powiedzmy, że się udało. Umówmy się, że się w miarę udało. Na tyle, na ile się dało, to się udało, także... Spokojnie. Dobra, mam tutaj wejść? O Boże, teraz jak Ezio spadnie, to zginie. Będę musiał uważać w ten sposób. Otwórz sarkofag. Dobra. A, to było tak płytko pod podłogą? Że nikt tego nie znalazł? A może to po prostu relikwie, które ja tam kradnę? Czy jakieś zabytki? To też jest całkiem prawdopodobna wersja asasyn złodziej, nie? Takie, chyba całkiem takie możliwe. Może nie tłumaczę tego tak, bo nie chcą przynosić złej sławy, czy coś? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Tutaj wszystko jest już przeszukane, bo raczej nie będę w stanie tutaj wrócić. Tak. Otwieramy. Chociaż pieniądze i tak mi nie są za bardzo potrzebne. Mam wszystko to, co chcę, także... Jeszcze mam dużo kasy ponad to, co wydam, także... Także jest okej. Mamy kolejny kamienny talerz. Znajdź wyjście. Trudne. Tylko się cała ściana świeci jak psu jajca. Bardzo ciężko wyjście znaleźć. 23 tysiące w ekwipunku. Bus 1500, tak na wejściu. Facet rozdający bilety wejścia do świątyni mi tak dał 1500 z dupy. Który mnie wpuścił do tego grobowca. Wskazał mi drogę, wiecie, przez te ciemne tunele ciężko jest dojść do tego kościoła, także on mi wskazywał drogę. Pedro, taki kumpel. No, serio. Gdzie teraz wyleziesz? Tu gdzieś na rynku w nocy. No, w sumie nie jest tak wcale źle. Mogłeś wyjść gdzieś indziej, nie wiem, w czyjejś toalecie, czy też gdzie indziej, w jakimś bardziej śmierdzącym miejscu. Dobra, zasunąłeś. Nie zostawiłeś po sobie żadnych śladów. Okej, czy mamy tu jeszcze coś do... Nie, nie, nie. Lekarstw to ja pod żadnym pozorem nie będę używał na tobie. Kim ty jesteś, że chcesz kuźwa lekarstwa? Co ty myślisz, że ja będę wydawał nie wiadomo ile na te lekarstwa? Co ty w ogóle? Skąd ci to przyszło do głowy, Ezio, kurde? Jeszcze mi tą ikonką medyka świecisz na mapie. Przestań, ty kurde, ty żartownisiu w ogóle. Ty urwi połciu, kurde. Dobra, synchronizujemy sobie jeszcze jeden punkt. 12 tysięcy w skrzyni w willi. Niezmiernie się cieszę. Ale na razie nie ma po co tam iść. Jeszcze jak to jak jeszcze trochę poczekam, to się jak zbierze się tak ze 40 tysięcy, to wtedy pójdę. Bo to na razie to nie ma co po... Jeszcze trochę ta willa, można powiedzieć, wytrzyma. Bez mojego tutaj w tą stronę. Łap się, dziękuję bardzo. I w górę. I teraz tak, na tą wieżę. Dobra, dziękuję. A, to już na wieżę wchodzę. Myślałem, że jeszcze będę musiał to jakoś kombinować, żeby się na tą wieżę dostać, czy coś. A to nie, taka prosta robota w sumie. Nie taka trudna wieża, bo nie trzeba tego skoku używać. Okej, okay, zły przycisk. Teraz to nie była Ezia wina, tylko moja. Przyznaję. Boże. Ale przynajmniej się wykąpał, sprawdził, czy woda nie jest zimna, czy nie jest głęboka. Uznał, że jest w miarę ciepła, bo nawet się nie trząsł, jak wychodził. A to całkiem spokojnie. Słabo, ale stabilnie. Jeszcze raz, Ezio, jeszcze raz. Kontrola jego jest tak przyjemna, jak... Jak zabieg dentystyczny bez znieczulenia. No.
Dobra. Jak ty tu możesz wejść? W zasadzie możesz wejść tutaj. Złap się. Boże, dziękuję. Nie zniósłbym, jakbyś jeszcze raz zleciał z tego. Po prostu bym rzucił pada i poszedł. Tak, to też była moja wina. Ja nie wiem, czy ja mam się użalać nad samym sobą, czy ja mam się śmiać z samego siebie, bo to było po prostu... To było tak niskie, tak niskopoziomowe. Nie, no, nie. Poziom rozpaczy przekroczył poziom na ten odcinek, mam dość. Dobra. Synchronizuję to w wolnym czasie, albo jak będę miał chociaż trochę cierpliwości do tej gry, bo w tym momencie mam jej totalnie dość. Nie dość, że przez ten grobowiec, to jeszcze przez to, że Ezio to nie... To... Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i... Na razie.